jak tam twoja relacja z Michałem, czyli twoim chłopakiem, kiedyś było chwiejnie, jak jest teraz? Zawsze jest, wiesz, taki moment, nawet z rodzicami człowiek się pokłóci i ma zgrzyty, nie chce się człowiek do człowieka odzywać. Jest bardzo, bardzo dobrze. A wy dalej mieszkacie w dwóch domach? Czy to się już zmieniło? Mieszkamy po sąsiedzku teraz, ale niedługo planujemy się wprowadzić się razem. Kurde, bo te plany to są już od pół roku. Wiesz, ale podoba ci się ta opcja, że on tu, ty tu i każdy ma swoją przestrzeń? Jak to oceniasz? Każdy ma swoją przestrzeń, wiesz, jeszcze do ślubu na pewno daleko, więc nie ma też się co tak wyrywać. Nie wiem, dlaczego ludzie uważają, że to jest coś mega dziwnego. No oczywiście chciałabym już mieszkać z nim, już mieszkałam razem, ale... Mieszkamy po sąsiedzku, więc to jakbyśmy mieszkali praktycznie razem, no a wolimy trochę przyczekać, żeby mieć lepiej. A robisz mu naloty? Naloty? No, że wiesz, że po prostu nie zapowiadasz się, tylko przychodzisz, że siema, jestem już, masz coś takiego? Wiesz co, my to nie nazywamy nalotów, tylko po prostu to jest takie normalne, że przychodzimy do siebie, nawet nie pukamy, wiesz, mamy klucze do swoich mieszkań, więc... Czyli wy macie dwa mieszkania po prostu, tak jakby. I jesteś tu mile widziana i tu mile widziana. Tak. Oto teraz czas na najważniejsze pytanie, bo wy razem też pracujecie. Jak udaje wam się łączyć pracę z życiem? Bo to jest ciężkie, moim zdaniem. Trzeba mieć taką granicę i trzeba to wszystko z rozsądkiem robić. I to wyjdzie. Nie mam teraz żadnego właśnie z tym problemu. A tak naprawdę bardzo mnie to cieszy, bo jakby jestem swobodna w tym, na przykład jak mam jakiś problem czy coś, to razem go rozwiązujemy i jest tak jakoś raźniej po prostu. Siedzimy w tym razem i tak... Nie chcę ujmować Michałowi, a dlaczego nie zdecydowałaś się na profesjonalnego menadżera? Ja uważam, że Michał potrafi lepiej niż profesjonalny menadżer mógłby. Michał jest bardzo doświadczony, mimo że nie ma jakiegoś, nie wiem, doświadczenia, przylepki, pieczątki, menadżer, to przez tyle lat Michał razem ze mną w tym siedział, że naprawdę jest ogarnięty chłopak i bardzo się cieszę, że ogarnia. A on nie chce wyjść do przodu, że stać się influencerem? Nie, o niego nigdy to nie kręciło, żeby być influencerem. Już i tak dużo, jakby dużo na mnie jakby schodzi ta taka, wiesz, no po tylu latach influencerstwa jest jednak ta presja, jest trochę takie, taki przesyt tego wszystkiego, więc gdyby jeszcze Michał miał zostać influencerem, bo to nie jest takie kolorowe, jak się wydaje, bycie influencerem, to nie wiem, czy byśmy się dogadali. Ej, to teraz najciekawsze pytanie, bo ty jesteś jego szefową. No nie, jak wygląda u was tak z rozliczeniami? Wygląda. Wy macie jakąś umowę, że na przykład na procenty, czy po prostu mu tam dajesz jakąś pensję? Bo to jest jego jedyna praca u ciebie? Nie, to nie jest jego jedyna. Dodatkowa. W sensie, to jest Michała dodatkowa praca, on pracuje w innej firmie, już nie będę mówiła jakiej oczywiście. Nie, ja nawet nie chcę wiedzieć, ja im mniej wiem, tym lepiej śpię. Ale jesteśmy, nie powiem jak dogadani, ale jesteśmy dobrze dogadani. Nie bój żaby. Czyli rozumiem, że chłopak jest wynagradzany za swoją pracę i czasem jakaś premia poleci. Premia, no bo wiesz, to się stawia na takim na miejscu szefowej, nie? I takiej osoby, która może go, wiesz. Nie mamy czegoś takiego szefowa, wiesz. A macie rozdzielony czas pracy, że na przykład pracujemy od tej do tej, a nie po nocach? Pracujemy, nie mamy godzin pracy. Bycie influencerem też nie ma stałych godzin pracy, więc na przykład co przyjdzie mail, to Michał od razu odpisuje. Mówi mi, co tam przyszło, co tam jest, czego nie ma. Co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. No, dokładnie.